Siema mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie o tym, jak będziecie mogli zdobyć kolejny styl do więźnia, o sekretnych skinach oraz o nowym evencie, który nadchodzi do świata Battle Royale. Oczywiście przepraszam za mój głos, ale jestem lekko przeziębiony i mam nadzieję, że docenicie łapką w górę to, że nawet jeżeli jestem chory, to nagrywam dla was odcinek. No i jeżeli jesteś nowy na kanale, to zasubskrybuj wraz z dzwoneczkiem, no i napisz jakiś miły komentarz. No i nie zapomnij też o łapie w górę. Obecnie wszystkie trwające giveaway macie w opisie, a ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobra, więc co do nowego klucza, to już wkrótce, a najdokładniej w następnej aktualizacji do Fortnite'a nadejdzie coś takiego, że za daną ilość drewna będziemy mogli ożywiać wyłączone ogniska. Już w niektórych częściach mapy znajdują się właśnie takowe ogniska. Między innymi jedno z ognisk widzicie na ekranie ładowania za 10 tydzień. Jeżeli ożywimy kilka takich ognisk, to otrzymamy kolejny styl do właśnie więźnia. No i tych wyzwań nie trzeba robić więźniem. Wystarczy, że będziecie mieli więźnia po prostu w waszej szafce. No i jeżeli ożywicie kilka ognisk, a takie coś nadejdzie już w następnej aktualizacji, to dostaniecie właśnie kolejny styl. A co do ostatniego stylu, to nie wiadomo kiedy on się pojawi i nie wiadomo co trzeba będzie zrobić, żeby go odblokować. Co do nowych sekretnych skinów, no to w plikach gry znajdują się wzmianki o skinach, a najdokładniej Dark Cupid oraz o Mrocznym Misiu. Może to chodzić o to, że będą to style właśnie do skinów, czyli na przykład do skina Anioła i do skina Misia. I widzimy, że jest coś takiego jak Daily Challenges, czyli musimy ukończyć jakieś wyzwania dzienne, żeby na przykład odblokować jakiś styl. To coś ma już wkrótce nadejść do świata Battle Royale i możliwe, że na przykład posiadacze tego Anioła Miłości będą mogli odblokować za ukończenie jakichś tam wyzwań, na przykład kolejny styl do właśnie tego oto skina. Według mnie naprawdę super opcja, tym bardziej, że tego skina ma naprawdę sporo osób. I co do nowego eventu, to już wkrótce do świata Battle Royale nadejdzie event związany z trzęsieniami ziemi. Nie wiadomo za sprawą czego będzie to spowodowane, ale możemy się domyślać, że będzie to coś za sprawą Króla Ognia, czyli po prostu więźnia, który jakoś uwolni się, no i wywoła trzęsienia ziemi. W plikach znajduje się wzmianka właśnie o evencie oraz znajdują się nawet efekty dźwiękowe. Posłuchajcie sami. Tym bardziej na górze, która wygląda jak wulkan, widnieje jakaś taka mała kropeczka, która może nam dać oznakę tego, że nadchodzi coś związanego z lawą. I teoria, która miała być już na Loot Lake'u, że na Loot Lake'u pojawi się lawa, może teraz właśnie się stanie i naprawdę będziemy mogli w świecie Battle Royale ujrzeć lawę. Tego nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że już wkrótce do świata Battle Royale nadejdą ogromne zmiany i szykuje się chyba jakaś nowa fabuła. W sumie to już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście przepraszam za mój głos. Ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć.